Szanowni Państwo, głosowało dziewięcioro posłów za pięcioro, przeciw trzech. Wstrzymała się jedna osoba. Uprzejmie informuję, że decyzją komisji członek komisji pan poseł Andrzej Śliwka został wyłączony ze składu osobowego komisji. Bardzo dziękuję Panu posłowi za te y, ostatnie miesiące współpracy i y, y, ze względu na y, kwestie regulaminowe uprzejmie proszę Pana o opuszczenie, opuszczenie sali i na decyzję komisji nie przysługuje odwołanie. Szanowni Państwo, zamykam punkt pierwszy porządku obrad. Przystępujemy do punktu drugiego porządku obrad, którym jest przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego, wiceprezesa, wiceprezesa Rady Ministrów, przewodniczącego, dziękuję bardzo, przewodniczącego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony Rady Ministrów, Szanowni Państwo, yy, stwierdzam, że świadek Jarosław Kaczyński jest nieobecny. Chciałbym poinformować o następującej sytuacji. Pan poseł Kaczyński został w sposób prawidłowy kilka tygodni temu skutecznie powiadomiony o posiedzeniu komisji. Kilka dni temu otrzymałem pismo od pana posła Jarosława Kaczyńskiego, w którym pan poseł informuje, że jego obowiązki wynikające z funkcji prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość uniemożliwiają mu udział w tej komisji. Poprosił o zmianę terminu. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o sejmowej komisji śledczej. A w szczególności zgodnie z kodeksem postępowania karnego, obowiązek świadka nie został wykonany. Nie ma, Szanowni Państwo, mojej zgody nie ma zgody, mam nadzieję, całej, całej komisji na stawianie się ponad prawem. W związku z tym, chciałbym złożyć wniosek, przedstawić Państwu projekt uchwały. Ale również zanim go zaprezentuję, stwierdzić, że jest to nieobecność nieusprawiedliwiona. Ponieważ jest to pierwsza obecność nieusprawiedliwiona, i licząc na to, co deklaruje pan poseł Kaczyński, że stawi się na kolejne posiedzenie komisji, ba, wymienił nawet konkretną datę piątek, w dniu dzisiejszym złożę wniosek, dotyczący wystąpienia do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o nałożenie na świadka Rysowa Kaczyńskiego kary pieniężnej. Nie będzie w tej sprawie wniosku, w, ty w, ty w tym posiedzeniu wniosku o, o zatrzymanie i doprowadzenie. Licząc, że świadek Kaczyński zgodnie z swoją deklaracją, którą wyraził dzisiaj publicznie w jego imieniu w mediach społecznościowych pan poseł e, Robert y, y, Rafał Bochenek. Pan poseł Kaczyński stawi się na kolejne posiedzenie komisji, które zostanie zwołane. Szanowni Państwo, niniejszym, mimo tego chciałbym w tej chwili poprosić pana posła Marka Markasowe o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Sądu Kręgowego w Warszawie z wnioskiem o nałożenie na świadka Rosława Kaczyńskiego kary pieniężnej. Projekt uchwały z dnia 5 czerwca 2024 roku Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 roku do dnia 20 listopada 2023 roku. W sprawie wystąpienia do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o nałożenie na świadka Jarosława Kaczyńskiego kary pieniężnej. Na podstawie artykułu 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 roku o sejmowej komisji śledczej komisja postan postanawia, co następuje. Paragraf 1. Wystąpić do Sądu Okręgowego w Warszawie na podstawie artykułu 12. Ustęp pierwszy i drugi ustawy z dnia 21 stycznia 1999 roku o sejmowej komisji śledczej w związku z artykułem 285, paragraf pierwszy kodeksu postępowania karnego, z wnioskiem o ukaranie świadka Jarosława Kaczyńskiego karą pieniężną w kwocie tysięcy złotych za nieusprawiedliwione niestawiennictwo w dniu 5 czerwca 2024 roku przed Komisją Śledczą do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 roku do dnia 20 listopada 2023 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są głosy? Pan poseł Kaleta, bardzo proszę. Panie przewodniczący, wydaje mi się, że ten wniosek jest pewnego rodzaju taką represją polityczną. Inaczej tego nazwać nie można. Przecież my mamy permanentny, państwo macie permanentny kontakt z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, który zapowiedział, że dzisiaj nie może przyjść. Wiedzieliśmy o tym już dużo, dużo wcześniej. Nie widzę przeszkód, żeby rzeczywiście przychylić się do wniosku. Tym bardziej, że sprawa nie jest na tyle pilna ani pan prezes Jarosław, pan premier Jarosław Kaczyński, nie jest człowiekiem, który gdzieś by się próbował e, unikać czy oddalić. Wydaje mi się, że zasadny był wniosek, e, który chciałem złożyć, pan przewodniczący go nie poddał pod procedowanie, żeby nasza komisja przed wyborami już się nie spotkała. I myślę, że uniknęlibyśmy takich właśnie sytuacji, jaka jest teraz, i za chwilę będzie pewnie Panie procedowana Bośle, również z Panem. Nad... Tak, i właśnie, właśnie chciałbym wyrazić swój zdecydowany przeciw, przeciw, przeciwko temu wnioskowi, który jest, wydaje mi się, tylko i wyłącznie wnioskiem represyjnym. I myślę, że to w bardzo złym świetle stawia przede wszystkim Pana Przewodniczącego, ale całość naszej komisji. Nie zgadzam się z Panem. Komisja i jej przewodniczący powinni stać na straży y, prawa i na straży również godności Sejmu. Jest to jeszcze to... dopytam, panie przewodniczący. Nie, 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 czy, nie ma pan Czy pan teraz premier. Głosu. Wyraził nie mam teraz chęć głosu. się w, na, na kolejnym posiedzeniu komisji. Nie ma czasu. Teraz... Czy pan po, poinformował pana o tym? Ale to nie on decyduje. Ja wiem, ja wiem, ale, ale czy wyraził starią. taką gotowość? Szanowny panie, chciałbym poinformować o tym, że w dniu wczorajszym zostało. W dniu wczorajszym zostało dostarczone pismo do pana posła Kaczyńskiego na Nowogrodzką, w której poinformowałem, że jego wniosek o zmianę terminu posiedzenia nie został uwzględniony. Poinformowałem również pana posła Kaczyńskiego, że komisja pracuje w oparciu o uchwałę Sejmu, która jest wyrazem woli Sejmu do zbadania kwestii, które zostały w tej uchwale grudniowej szczegółowo wskazane. I obowiązki partyjne, obowiązki prezesa partii PiS nie mogą być uzasadnieniem dla niestawiennictwa się przed komisją, albowiem obowiązki partyjne nie mogą być w tej sytuacji traktowane priorytetowo. Nie ma to głosu. są obowiązki polskie, panie przewodniczący. Pan doskonale wie, gdzie pan był, nie premier wiem, jak był, jak nie w jakich obowiązki sprawach. Pan, po, pan poseł yy, Kaczyński, yy, ja chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, nie będzie mojej zgody i mam nadzieję, że komisja podzieli to zdanie, żeby pan poseł Kaczyński stawiał się ponad prawem, pani Posłanka Maria Małgorzata Janyska bardzo proszę, ma głos. Pan poseł Kaczyński chce zastosować wobec komisji śledczej presję polityczną. Ja przypomnę tylko przepisy, na podstawie których powinien się stawić. A więc każda osoba wezwana przez komisję ma obowiązek stawić się w wyznaczonym terminie i złożyć zeznanie. Jeżeli osoba wezwana nie może stawić się na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, komisja może ją przesłuchać w miejscu jej pobytu. Nie został zmieniony termin przesłuchania. Pan Kaczyński doskonale o tym wiedział. Chciał zagrać na nosie komisji, a tak naprawdę to zakpił sobie z Polaków. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Krzysztof Mulawa. Abstrahując od nazwiska, uważam, że żaden ze świadków nie powinien wyznaczać komisji daty swojego przesłuchania. Jednocześnie podzielam zdanie pana posła Kalety, żeby przed wyborami komisja już nie zbierała się i żebyśmy uniknęli podobnych sytuacji. Panie pośle, w tej, w tej chwili dyskutujemy o przedstawionym przez pana wiceprzewodniczącego Markasowe e, projekcie uchwały, do, który dotyczy wystąpienia do sądu grygowego w Warszawie z wnioskiem o nałożenie na świadka rysława Kaczyńskiego kary pieniężnej. Oceniamy zachowanie świadka, który w sposób prawidłowy został powiadomiony. E, zebraliśmy się dzisiaj tu po to, żeby zadać mu konkretne pytania, nad którymi na pewno pan również pracował wiele miesięcy. A wiem to dobrze, przeglądając dokumentację, zapoznając się z aktami. I to jest przedmiotem na dzisiejszego, tego, tego, tego wniosku pana, pana posła Sowy. I nad tym będziemy w tej chwili, szanowni państwo, głosować. Kto z państwa posłów jest za, za przyjęciem uchwały w sprawie? Wystąpienia do Sądu Kręgowego w Warszawie z wnioskiem o nałożenie na świadka Rysowa Kaczyńskiego kary pieniężnej. Otwieram głosowanie. Proszę o głosowanie za, przeciw lub o głosy wstrzymujące się. Wszyscy panowie posłowie obecni na sali oddali głos. Proszę o podanie wyników głosowania. Głosowało ośmioro posłów za, siedmioro posłów przy jednym głosie sprzeciwu. Stwierdzam, że komisja występuje do Sądu Kręgowego w Warszawie z wnioskiem o ukaranie świadka Rosowa Kaczyńskiego karą pieniężną w kwocie 3000 zł za nieusprawiedliwione niesprawiedliwstwo w dniu 5 czerwca 2024 roku przed Komisją Śledczą do zbadania legalności, prawidłowości, rozcelowości działań, a także występowanie nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców. Szanowni Państwo ponieważ pan poseł Kaczyński zadeklarował dzisiaj, że na kolejne posiedzenie stawi się, spróbuj, spróbujemy jeszcze podjąć jedną próbę i poinformuję Państwa wkrótce o decyzji, kiedy nastąpi to przesłuchanie. A tym samym, szanowni Państwo, zarządzam przerwę. Do godziny 15 o godzinie 15.00, oczekuję pana Daniela Obajtka, prezesa grupy Orlen, chciałbym wyraźnie powiedzieć jeszcze raz i stanowczo. Będzie to drugie niestawiennictwo, będzie to wyczerpowało definicję uporczywego niestawiennictwa i konsekwencje, które będę proponował Wysokiej Komisji będą stanowcze. Chciałbym powiedzieć, i to jest apel publiczny do pana Daniela Obajtka, jeżeli znajduje się na terytorium Polski, żeby natychmiast przyjeżdżał do Warszawy, ponieważ te konsekwencje będą dla niego bardzo dotkliwe. Zwołuję przerwę, ogłaszam przerwę. Zaczynamy dalsze obrady od przesłuchania świadka Daniela Obajtka o godzinie 15. Dziękuję bardzo.